Dzień dobry kochani, witajcie na kolejnych zajęciach przed nami. A dzisiaj znowu o książkach, tym razem baśń, którą myślę, że już znacie, ale jeszcze sobie o niej przypomnimy. A później zrobimy sobie fajny atrybut głównego bohatera tej baśni. No to czytamy. Bajka o kocie w butach zaczyna się podobnie jak inne bajki. Za górami, za lasami, za rzekami, sama nie wiem już za iloma. Za siedmioma, może za dziewięcioma, żył pewien młynarz z trzema synami. Młynarz był już stary i przed śmiercią obdzielił synów majątkiem. Najstarszemu dał młyn, średniemu podarował konia i wóz, a najmłodszemu czarnego kota. Najmłodszy z synów był bardzo niepocieszony takim spadkiem. Najstarszy brat będzie utrzymywał się z młyna, średni będzie mógł zarabiać przewożąc różne towary, a on? Z czego on się utrzyma? Z miauczącego czworonoga? Okazało się jednak, że kot nie był zwykłym miauczącym czworonogiem. Widząc swego zafrasowanego pana, kocur odezwał się ludzkim głosem. Nie martw się, panie, już ja się postaram, żeby nam się w życiu wiodło. Musisz mi tylko sprawić dwie rzeczy. Na początek będę potrzebował dużego worka i butów z cholewami. Syn młynarza nie zastanawiał się długo nad prośbą kota. Cóż mu pozostało? Skoro kocur mówi ludzkim głosem, to może coś wymyśli mądrego. Poszedł młynarczyk do szewca i zamówił elegancką parę butów. Takich, aby w sam raz pasowały na kocie łapy. Za ostatni grosz zakupił zaś duży worek. Obydwie rzeczy wręczył kotu. Kocur natychmiast założył buty, złapał worek i polecił swemu panu poczekać do jego powrotu, a sam udał się do lasu. Po drodze zwędził z pola główkę dorodnej kapusty i wrzucił do wora. W lesie podkradł się cicho do zajęczej nory, położył worek na ziemi, tak żeby było w nim widać kapustę i cierpliwie czekał. Wkrótce tłusty zając wabiony zapachem świeżej kapusty wyszedł z nory i wszedł ucztować prosto do worka. Natychmiast kot pochwycił worek, zawiązał go, zarzucił na plecy i ruszył w drogę do królewskiego pałacu. W pałacowej bramie zatrzymał go strażnik zdziwiony niecodziennym gościem. Coś ty kocie za jeden? Jestem sługą mego pana, wielkiego markiza Karabasza, odparł kot z godnością. Mój pan pragnie podarować królowi prezent. Zdumiony strażnik przepuścił kota, nie zadając więcej pytań. Nie spodziewał się przecież, że kot odpowie mu ludzkim głosem. Kot w butach stanął przed królewskim obliczem, wyciągnął z worka tłustego zająca. Wasza królewska mość, mój pan, wielki markiz Karabasz, daruje ci tego oto zająca ze swych posiadłości. Powiedz swemu panu, że chętnie przyjmuje jego dar, odrzekł król. Przekaż mu także, że wybiorę się dziś ze swoją córką obejrzeć jego bogate włości. Kot jakby tylko czekał na te słowa, skłonił się nisko, uśmiechnął pod wąsem i czmychnął z pałacu. Przybiegł prosto do młynarczyka. O nic nie pytaj, tylko biegnij prędko nad rzekę. Młynarczyk nie zadawał zbyt zbędnych pytań. Pobiegł nad rzekę, zjął ubrania i wskoczył do wody. Nie upłynęła nawet godzina, kiedy w pobliżu rzeki przejeżdżała kareta z królem i jego córką. Kot wyskoczył z krzaków i zaczął głośno lamentować. Nieszczęście, nieszczęście, złoczyńcy napadli mego pana Karabasza, złupili go i zabrali mu ubranie. Król wyjrzał zaciekawiony z karety. Ujrzał młodzieńca zanurzonego w wodzie i rozpaczającego kota w butach. Natychmiast polecił swoim sługom dać płynarczykowi najlepsze szaty i posadził w karecie obok księżniczki. Tymczasem kot w butach pomknął przed siebie. Po drodze spotkał kosiarzy, którzy na rozległych łąkach kosili trawę. Słuchajcie, chłopi, za chwilę będzie przejeżdżał tędy mój pan. Gdy was zapyta, czyje to są posiadłości, powiecie, że markiza Karabasza. Chłopi przerazili się nie na żarty. Skoro na usługach czarnoksiężnika Karabasza był mówiący kot w butach, to na pewno potrafił zamienić ludzi w myszy. Obiecali więc, że będą mówić tak, jak im powiedział. Kot w butach pobiegł dalej i po jakimś czasie napotkał żniwiarzy, którzy kosili zboże. To samo im polecił.
Dotarł na koniec do ogromnego zamczyska, gdzie zamieszkiwał straszliwy czarnoksiężnik. Podszedł i nagle. Kim jesteś, że ośmielasz się bez pozwolenia wchodzić do mego zamku? Zapytał czarnoksiężnik. Jestem sługą mego pana, wielkiego markiza Karabasza, który jest wielkim czarownikiem. Mój pan wysłał mnie, abym sprawdził, czy to prawda, co o tobie mówią, odparł kot w butach. Cóż takiego mówią? Mówią, że potrafisz zamienić się w zwierzęta, czy to prawda? No jasne. No i najpierw w co się zamienił, pamiętacie? W lwa, a następnie w myszkę, tak? I jeżeli i jak się zamienił w myszkę, to kotek, kot w butach go zjadł, tak jest. I później kot urządził zamek, tak, według, tak jakby chciał markiz, tak? No dobra, czytamy dalej. Tymczasem królewska karoca przejeżdża obok łąki, na których kosiarze kosili trawę. Ej, wieśniacy, czyje to są łąki? To łąki wielmożnego markiza Karabasza. Piękne masz łąki, markizie Karabaszu. Zwrócił się król do młynarczyka. Młodzieniec spoglądał na króla, częściej patrzył jednak na piękną królewską córkę, siedzącą obok niego. Ona także rzucała mu ukradkowe spojrzenia, bowiem młynarczyk w pięknych królewskich szatach wyglądał jak prawdziwy markiz. Gdy karoca przejeżdżała obok łanów dorodnej pszenicy, którą kosili żniwiarze, król znów wychylił się z karocy i zapytał. Ej, wieśniacy, czyje to zboże zbieracie? To łany wielkiego markiza Karabasza. Wspaniałe masz pole, markizie Karabaszu, rzekł król. W końcu dotarli do wielkiego zamku, który jeszcze niedawno należał do złego czarnoksiężnika. W bramie zamkowej przywitał ich już kot w butach. Na głowie miał piękny kapelusz. Witaj, królu, we włościach szlachetnego markiza Karabasza. Witaj, piękna księżniczko. Na koniec zaś zwrócił się do młynarczyka. Witaj, mój panie, wielki markizie Karabaszu. Mrugnął doń okiem, a młynarczyk omal nie przewrócił się o pożyczony królewski płaszcz. Nie był bowiem przyzwyczajony do chodzenia w tak wspaniałych ubraniach. Pan Karabasz zaprasza wasze dostojności na ucztę. Zatupał kot i zaprowadził wszystkich do pięknej sali. Kiedy król na własne oczy zobaczył zamek, służbę i inne majątki, pomyślał, że markiz Karabasz godzien jest poślubić jego córkę. Ponieważ młodzi zakochali się w sobie, nie było ku temu żadnych przeszkód. Wkrótce też wyprawiono wielkie królewskie wesele. Wieść niesie, że młynarczyk i królewna wiedli długie i szczęśliwe życie, a przy nich kot w butach, dzięki któremu całą tę historię mogłam wam opowiedzieć i przypomnieć. No dobrze, moi drodzy, czyli już wiemy, że głównym bohaterem był kot w butach. A jakie on miał ubrania? Ten kot w butach. No może włączę lampkę, jakoś ciemno. O. Czyli miał na nogach buty, miał worek i miał... Tak, i miał kapelusz. Dobrze, moi drodzy. I my sobie zrobimy taki niby kapelusz kota. Potrzebujemy kartkę. Nic więcej. Kredki do ozdoby. Składamy kartkę na pół. Równiutko. Mamy. Teraz w ten sposób składamy na pół. I rozkładamy tak. O tak. I teraz uwaga. Do linii będziemy składać takie, zginać na trójkąt. W ten sposób. Jedna część i druga część. Dobra, mamy. I teraz mamy dwie części tutaj. Jedną część zakładamy do góry karteczki. Odwracamy na drugą stronę i drugą część tak samo do góry. I mamy wykonaną czapkę, która może nam służyć, tak jak kotu w butach, jako kapelusz na głowę. I mamy fajną czapeczkę. A możecie ją ozdobić za pomocą piórka, które możecie wykonać również z papieru albo po
prostu jakieś sztuczne albo prawdziwe piórko tutaj sobie przykleić. Koniecznie zróbcie takie fajne czapeczki, włóżcie sobie na głowę i wyślijcie do mnie zdjęcie. Na pewno wasze będą piękniejsze, ponieważ będą kolorowe. A ja wam tylko pokazuję, jak ją wykonać. Czyli przypominam, z dużej kartki A4 zginamy ją na pół, później znowu na pół. Robimy trójkącik jeden, trójkącik drugi, tak? Do góry karteczka i z drugiej strony do góry. I rozkładamy tutaj i mamy czapeczkę. Widzimy się jutro. Pa, pa!